Kochani, tak jak cały ten miesiąc, kazania, które mają się pojawić, jeśli chodzi przynajmniej o hasło, tytuł, nie są zagadką. Postaram się tu jeszcze bliżej mikrofonu, żeby wszyscy słyszeli. Pamiętacie to hasło, które tam jest wpisane na tych karteczkach na dzień dzisiejszy? Kto prosi, otrzymuje. Takie proste hasło. A w ogóle zdajemy sobie sprawę, że ten miesiąc rozważamy w szczególny sposób modlitwę, w różny sposób, a tak szczególnie gdzieś tam koncentrujemy się dookoła tej modlitwy Ojcze Nasz. Beatka tak przedstawiła to tydzień temu i też zauważyła, zasygnalizowała pewną rzecz, którą pewnie też zauważyliście. Modlitwa Ojcze Nasz pojawia się równo w Ewangelii Mateusza, jak i w Ewangelii Łukasza, tylko trochę w innych kontekstach, jakby Jezus to przedstawia w innej sytuacji. W Ewangelii Mateusza jest to fragment tego takiego rozległego kazania na górze, gdzie sobie czytamy i jesteśmy uświadomieni, że szerokie tłumy tego słuchały. A w Ewangelii Łukasza jest to wskazane, że to jest taka prośba uczniów, może troszkę bardziej kameralna, naucz nas modlić się. A Jezus te same słowa im przekazuje i zarówno i potem jakby dzieje się to w innym środowisku, ale też troszkę w innym kontekście, bo w Ewangelii Mateusza potem Jezus może w szczególny sposób podkreśla tą wartość przebaczenia, jeśli pamiętacie, aby przebaczać, aby dostąpić przebaczenia. Natomiast w Ewangelii Łukasza, tuż po tej modlitwie, pojawiają się właśnie jeszcze podkreślenia tego, że prośby, wartości tego zanoszenia próśb, że takie przykłady, może troszkę dziwne, że jeśli pamiętacie, jeśli pójdziesz do swojego sąsiada z prośbą o chleb, że tam przyjechali goście, chciałem nakarmić, a ten sąsiad już jest w łóżku z dziećmi i powie, że no już jestem w łóżku, nie wyjdę, ale jak go będziesz odpowiednio prosił, to oczywiście wyjdzie, no chociażby, żebyś tam nie hałasował mu pod oknem, pod drzwiami, nie? Więc troszkę inny kontekst, natomiast pojawiają się tam też te słowa, które są zarówno w Ewangelii, te, które były czytane z Ewangelii Mateusza, że każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, kto kołacze, temu otworzą. Te słowa są tu i tu, tylko w Ewangelii Łukasza są one zaraz po tym też, po tej modlitwie Ojcze Nasz. A tutaj też są fragmentem kazania na górze, trochę dalej w 7 rozdziale, to co było czytane. No i chciałbym się odnieść do tego, no, zgodnie z tematem, z tym króciutkim hasłem. Kto prosi, otrzymuje. W ogóle, jeśli mówimy o modlitwie, to czasami rozważamy na ten temat, jak ta modlitwa powinna wyglądać, że w zasadzie no, to taka rozmowa z Bogiem, że nie tylko prośby, ale czasami ludzie podkreślają kwestię uwielbienia, kwestię też jakiejś takiej refleksji własnej, która prowadzi czasami do słów przepraszam, do ukojenia się, podziękowań, które może też się z tym właśnie uwielbieniem kojarzą, czyli wywyższaniem Boga. Ale tak szczerze spojrzawszy, chociażby spojrzawszy na modlitwę Ojcze Nasz, czego tam jest najwięcej? Próśb, może próśb troszkę szerzej, próśb, może życzeń, pragnień, prawda, że chcemy, żeby tak się stało, że chcemy, żeby tak się stało. I też jak tak patrzyłem na modlitwy, które były różne opisywane również w Starym Testamencie, to jednak gro to jest prośby. I tak się zastanawiałem te nasze modlitwy. Wiem, że jak się modlimy publicznie, to może częściej sobie tak kojarzymy, no warto jakby zwrócić się do Boga, uwielbić, ale nie wiem, ja tak osobiście nie wiem, jak wy się zastanawiacie, takie prywatne modlitwy, takie ciche, w zaciszu domowym, czego tam jest najwięcej? Próśb podziękowań też, tak, przepraszań też, no bo jeszcze od przedszkola, czy jeszcze wcześniej nas uczono, że są takie trzy słowa, proszę, dziękuję, przepraszam, prawda? I one tak jakoś, jak chce się ich używa, to jest tak fajnie. Ale tych próśb jest
Dużo. Może nie zawsze najwięcej, ale pewnie jest dużo. Zresztą takie związki frazeologiczne to się chyba nazywa, jak się mówi o modlitwie, to się mówi modlitwa za czymś, modlitwa o coś, modlitwa w jakiejś intencji i to wszystko gdzieś tam koncentruje się na to, że są to jakieś prośby, pragnienia nasze, więc może nie od rzeczy jest zastanowić się nad tym takim... Głównym fragmentem było, nie było modlitwy, która jest. Tak, oczywiście, były modlitwy dziękczynienia. Zresztą, jak na psalmy popatrzymy, tam jest wiele oczywiście dziękczynienia, wiele wychwalania Boga. I gdzieś tam te życzenia albo bezpośrednio też się pojawiają, tak, że chcielibyśmy to, chcielibyśmy tamtego dla nas. Natomiast tak jak zostało mi tutaj przydzielone, chciałbym się skoncentrować nad tymi naszymi prośbami. Jezus zresztą, tak jak mówię, czasami dawał pewne przykłady i te przykłady troszkę dziwne. Właśnie ten przykład z tym chlebem, do którego się idziemy do sąsiada. Co więcej, z kolei w Ewangelii, to jest chyba w Ewangelii, tak, żebym nie pokręcił. Ewangelia Łukasza i Mateusza. Nie, w Ewangelii Łukasza to jest jednak. Pamiętacie, Jezus też mówił o potrzebie wytrwałej modlitwy i przytoczył taką dziwną przypowieść jeszcze, przypowieść o takim złym sędzią, tak, nieuczciwym, który się Boga nie bał, z ludźmi się nie liczył, a jednak przyszła do niego taka wdowa, która potrzebowała pomocy i ze względu na, jaka była ta ich motywacja, że ta prośba została spełniona, pamiętacie? Bardzo dziwna, tak, że przyjdzie i mnie jeszcze uderzy, tak, i to ja może spełnię tę prośbę. I faktycznie wśród ludzi różne są motywacje do tego, że prośby są spełniane. Bo właśnie, wracając do tego cytatu takiego, który był czytany, każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto, komu kołaczą, temu otworzą. Czy wam się to kojarzy z taką ogólną zasadą, która działa? Czy w waszym życiu tak działa, tak, że jeśli o coś poprosicie, to dostajecie, jeśli coś szukacie? No widzę, że tak trochę kręcicie głowami, nie bardzo. Różnie to bywa. I tak, w życiu międzyludzkim to jest taka zasada, że czasami, jeśli się poprosi, to coś pomoże w tym, że się dostanie. Jeśli się szuka, to jest większa szansa, że się znajdzie, niż jeśli się nie szuka, tak? I tak dalej. Jeśli się zapuka, to jest jakaś szansa, że otworzą, ale też nie zawsze otwierają. Także trzeba by sobie uświadomić, że w takiej ludzkiej rzeczywistości to jest coś, co może pomóc, ale nie taka reguła. Tu jest zapisana jako taka reguła. No i w związku z tym człowiek się zaczyna zastanawiać, a gdzie tu jest haczyk w tej takiej fajnej regule, tak? Na czym polega problem, że nie zawsze się to otrzymuje? Tak jak mówię, orientujemy się, że w przypadku tego, że coś otrzymujemy od ludzi w takich naszych relacjach bezpośrednich, te motywacje mogą być różne. I Jezus właśnie w tych przypowieściach pokazał, że może to być motywacja właśnie, że ktoś jest już, nie chce, żeby mu się naprzykrzać, więc spełni tą prośbę. Może ktoś się boi, tak jak ten sędzia, i ze strachu. Może ktoś uważa, że tak wypada spełnić prośbę, jeśli ktoś prosi, to należy. No pewnie tak nas też tam nauczono, że jeśli ktoś do nas przychodzi i o coś nas prosi, to miło jest, żeby tą prośbę spełnić, jeśli to jest tylko w naszej mocy. No i czasami są też takie motywacje, jak że szczególna taka troska o tego drugiego człowieka. Jezus też w tym fragmencie, jeśli aż może nie będę tego wszystkiego czytał, ale na pewno pamiętacie, że tam... I w jednej zresztą, i w drugiej Ewangelii jest ten przykład, że słuchajcie, ojciec, jeśli się go poprosi o coś, czy jeśli się go poprosi o chleb, to da kamień swojemu dziecku, czy tam jeśli się poprosi o rybę, to da węża, tak? Tam w Łukasza chyba jest jeszcze trzeci przykład z jajkiem i skorpionem, też takie kontrowersyjne. I chciałbym w takim razie się zastanowić, i właśnie,
No i w czym jest, ktoś może przeczytać ten tekst, że kto prosi, ten otrzymuje. I jeszcze kilka innych tekstów w Ewangelii, które Jezus mówił, że jeśli będziecie tylko coś prosić, to to dostaniecie. I potem konfrontujemy to z rzeczywistością i właśnie zastanawiamy się, gdzie tu jest haczyk. Zaczynamy szukać różnych takich tekstów. Ja parę wam przypomnę, na pewno też macie w głowie. Na przykład... Mateusz 21 rozdział, 22 werset. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie, z wiarą otrzymacie. Podobnie w Marku, wszystko, cokolwiek byście modlili, prosili się, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Wydaje się, że jakiś haczyk tu jest, tak? Mateusz 18:19. Kolejne takie odpowiedź na prośby. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby, jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Jan 14:13. Przepraszam, że tak skaczę, ale przypuszczam, że te teksty gdzieś tam w pamięci macie. I cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jan 15:7. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. W liście Jana, 3 rozdział 1 listu Jana 22. Otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy, czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. I jeszcze ostatni może. 1 Jana, też list, 5 rozdział, 14 werset. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeśli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. No i teraz ktoś, można tak przejrzeć te wszystkie rzeczy, no i poszukać, gdzie tu jest haczyk. No tych haczyków jest tu bardzo dużo. Można spojrzeć z jednej strony, że te prośby nasze oczywiście zostaną wysłuchane. Przecież Bóg tego słucha i Bóg wie, że tego pragniemy, że tego potrzebujemy. A z drugiej strony czytamy, że jeśli prosicie z wiarą, jeśli uzgodnicie, jeśli przestrzegacie przykazań, na końcu się pojawia to ostatnie, które czytałem, że jeśli prosić będziecie zgodnie z wolą, to on to spełni. No to ktoś tak sceptycznie na to popatrzy i stwierdzi, no wygląda to jak oferta Forda. Jeśli pamiętacie, że możecie sobie zażyczyć dowolny kolor samochodu pod warunkiem, że będzie czarny. Więc możecie prosić o cokolwiek pod warunkiem, że to będzie zgodnie z wolą i Pan Bóg oczywiście to spełni. No i jak na to spojrzeć w tym momencie, na te wszystkie haczyki, jak to sobie pozbierać w umyśle, na czym to polega, czy Pan Bóg będzie spełni nasze prośby, czy nie spełni naszych próśb, od czego to zależy. No Jakub jeszcze, jeśli pamiętacie, też w swoim liście tak dosyć ostro pisze, że prosicie, znaczy najpierw mówią, że nie macie, bo nie prosicie. A jak prosicie, to nie macie, bo źle prosicie, bo zamierzacie to wykorzystać ku złemu, zamierzacie to na zaspokojenie swojej pożądliwości skorzystać. No jak tutaj taki biedny misiu ma się stwierdzić, no i co mam prosić, nie prosić, w końcu Pan Bóg to spełni, nie spełni, pod jakimi warunkami? I trochę szczerze mówiąc, tak jak z tej strony spojrzałem, to się czułem zagubiony. Jak to uzasadnić, te wszystkie haczyki, które są na te spełnianie próśb? Ale gdzieś przyszło mi do głowy, żeby spojrzeć na to, właśnie wracając z powrotem do modlitwy pańskiej, pierwsze słowa, jakie są? Ojcze nasz. I potem też ten przykład, taki przykład może najbardziej od serca, który jest uzasadniający, że te prośby zostaną spełnione. Ten znowu przykład ojca. Jeśli dziecko go prosi... O chleb, to czy tu mu da kamień i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie te słowa. I tak się zastanowiłem, żeby z tego punktu widzenia spojrzeć i zastanówmy się. Jeśli mamy taki obraz... rodzica, dobrego ojca. Czy z jednej strony dobrego ojca, który jest mądrym ojcem, który wie, co dziecku potrzeba, wie, jakby potrafi jakby kierować, ma tą swoją mądrość. Jak się spodziewamy, czy jak jeśli my jesteśmy takim rodzicem? Po pierwsze, czy ten rodzic będzie ulegał wszystkim prośbom swojego dziecka i wszystko będzie spełniał? Nie.
Ale z drugiej strony, pomimo tego, że on jest taki mądry i on doskonale, lepiej od dziecka wie, co mu jest potrzeba, czy on nie będzie zważał na te potrzeby i nie będzie jednak starał się temu dziecku dać to, o co ono prosi? W takim ludzkim życiu, czy w... Chyba tak. Znaczy, chyba tak. No ja tak czuję, że tak jest zresztą. I tak mi się dowiedziało, że są różne etapy w życiu dziecka. Jest małe dziecko, które prosi, na przykład, nie wiem, tata, mama, ja chcę misia. No, miś mi się skojarzył. Mi się w dzieciństwie się dobrze kojarzyły. Miałem takie swoje ulubione. Ale w każdym bądź razie zdajemy sobie sprawę, że kiedy, no jak ten dobry ojciec postępuje, kiedy nie ma przeciwwskazań, jest taka możliwość finansowa, żeby tego misia dziecku kupić, to misia dziecku kupi, nawet jeśli stwierdzi, no wydaje mi się, że ten miś nie jest ci bardzo potrzebny, że masz to, że to już jest piąty miś w twojej kolekcji, prawda? Masz już cztery misie, do których się możesz przytulać. Ale czasami jest sytuacja, nie wiem, z braku finansów i wtedy, no nie, no misia nie, muszę ci kupić nowe buty, tak, temu dziecku. No i dziecko małe zwykle pewnie tego nie zrozumie, no stwierdzi, no raz tata słucha, raz tata nie słucha, trudno, może następnym razem posłucha, tego misia się da jakoś wyprosić. Ale potem jakby, nie wiem, dziecko rośnie, dojrzewa, dowiaduje się i te relacje dotyczące próśb wyglądają, chyba dobrze jest, że wyglądają troszkę inaczej. To znaczy dziecko zaczyna rozumieć pewne argumentacje rodziców, dlaczego pewne prośby się spełnia, pewne nie. Uczy się pewnych konsekwencji tego dostania lub niedostania pewnych rzeczy, zna pewne ograniczenia. Ja sobie tak, o ile pamiętam, bo to już to dzieciństwo moje coraz dalej jest, ale pamiętam, że może trudno mi było ocenić tak obiektywnie, ale względem moich kolegów, których pamiętam, ja chyba względnie wcześnie uświadomiłem sobie pewne ograniczenia. Zdaję sobie sprawę, że ja bardzo jakby nie miałem... Bardzo szybko nie miałem takich abstrakcyjnych próśb do rodziców czy życzeń, że kup mi to, ja chcę to. Bardzo szybko sobie zdałem sprawę, że na przykład na coś rodziców nie stać, albo że coś tam... No najczęściej chodziło chyba o kwestie finansowe i w związku z tym, tak mi się wydaje, rodzice bardzo rzadko mi czegoś odmawiali, bo ja bardzo dużo filtrowałem, bardzo szybko filtrowałem to przez te moje potrzeby, przez to, że może faktycznie to nie jest najlepszy pomysł, żebym ja chciał coś dostać. Jakkolwiek były takie momenty. Zapomniałem dzisiaj przynieść taki rekwizyt na kazanie mój, który zdaję sobie sprawę, że rodzice mi kupili, dokładnie mama mi kupiła, pomimo tego, że ona doskonale wiedziała, że no w zasadzie to nie jest po nic chyba jednak. Ale do tej pory to jest takie fajne, taka walizeczka, malutka taka walizeczka, ze skóro podobna i taki wytłoczony, kolorowy Indianin na tej walizeczce. Mam ją do tej pory, ja jeszcze kiedyś ją przyniosę, pokażę. I to jest taki obraz tego, że prosiłem i dostałem, ale było to niewiele rzeczy, o które prosiłem i dlatego zdawałem sobie wtedy z tego sprawę, ale w porównaniu do kolegów wiedziałem, że oni mają tyle rzeczy, tak jak referowali, no to, o to prosiłem, taty mi nie dał, o to prosiłem, taty mi nie dał, o to prosiłem, taty albo tak, nawet nie wiem dlaczego. Ja miałem troszkę inne doświadczenia, że ja raczej kiedy prosiłem, to najczęściej rodzice mi dawali i tak sobie też myślę, że jest tak, z jednej strony w Słowie Bożym czytamy, że mamy być jak dzieci. Pod pewnym względem, tak, że jeśli nie staniecie się jak dzieci, to nie wejdziecie do królestwa. Ale mamy też słowa, żeby dziećmi być w pewnych względach, tak, a jednak dorastać w innych względach. I sądzę, że jeśli w ten sposób spojrzymy na nasze prośby zwracane do Boga, że my też jakby modląc się przechodzimy pewne etapy, że uczymy się pewnych rzeczy, więcej rozumiemy, że w pewnym momencie, nie wiem, może na początku naszej drogi czujemy, że Pan Bóg jest bardzo dobry i możemy się do Niego prosić. Przeczytamy taki tekst, kto prosi, ten otrzymuje. I tak z prostocie serca, no prosimy tego Pana Boga o tego misia, bo chcemy misia, nie?
No, a Pan Bóg, no ale tym razem to ty dostaniesz nowe buty. No jak jesteśmy małymi dziećmi, no, trudno, no to teraz Pan Bóg nas nie lubi. Ale po jakimś czasie i chyba chcemy, żeby po naszej jakimś czasie dyskusji życiem z Bogiem, potem już rozumiemy, Pan Bóg nam jest w stanie wytłumaczyć, pokazać pewne konsekwencje, że tutaj ten miś to może nie jest dobry, a może czasami nawet może zaszkodzić, a coś jest bardziej potrzebne. Ale również jeśli czegoś czasami pokazując nam, zdajemy sobie sprawę, że czasami i rodzice też chyba tak robią, czasami pozwalają, jakby skłaniają się ku prośbie dzieci, pomimo tego, że spodziewają, że to może nie być dobre, ale może będzie dobre to, że dziecko coś zrozumie, że dziecko się czegoś nauczy. I my czasami też jesteśmy, sądzę, w modlitwie wysłuchiwani, a potem się okazuje, no czy naprawdę o to chodziło, czy naprawdę Pan Bóg nam chce jednak może pokazać konsekwencje pewnych rzeczy. I sądzę, że jak na to w ten sposób spojrzymy, to te wszystkie haczyki, które przeczytałem względem tego, że kto prosi, to otrzymuje, zaczynają się mi się jakoś bardziej układać na miejscu. To znaczy, kiedy my dojrzewamy w chodzeniu z Bogiem, kiedy nasze modlitwy są nie tylko jakby taką listą próśb i zatkaniem uszu na pewne argumenty, zatkaniem myśli na doświadczenia, przez jakie zostaliśmy przeprowadzeni, co Bóg nam pokazał, to w tym momencie ta modlitwa, możemy zgłaszać prośby, ale te prośby są w coraz inny sposób, ze zrozumieniem, z chęcią. Może w ten sposób. Chciałbym przeczytać dosyć długi fragment, jeśli pamiętacie, 17 rozdział Ewangelii Jana. Tam jest coś, co nazwane jest modlitwą arcykapłańską Jezusa. I jak spojrzycie, ona też się składa w zasadzie z samych próśb i pragnień. No może, nie wiem, na nasz użytek moglibyśmy stwierdzić, pewne dziękczynienie, uwielbienie również tam jest. Ale w zasadzie są prośby i pragnienia, ale przedstawione w taki, wydaje mi się, bardzo dojrzały sposób, który fajnie by było, żebyśmy my nasze prośby potrafili w ten sposób do Boga kierować. Pozwólcie, że przeczytam, nie wiem, czy cały ten 17 rozdział, on jest chwilkę długi, ale nie, może niektóre fragmenty. Przeskakuje mi Ewangelia Jana, 17 rozdział. Może przynajmniej początek. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie, jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi, albowiem dałem im słowo, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. Może przerwę w tym miejscu, możecie sobie ciąg dalszy przeczytać, ale chyba, nie wiem, czy odczuwacie sposób, w jaki te prośby są kierowane. Jakoś tak odebrałem, że to są właśnie w taki dojrzały sposób, kiedy przekazujemy prośby, ale przekazujemy jednocześnie nasze intencje, że potrzeba nam czegoś, bo chcemy, planujemy coś takiego zrobić. Do tej pory nasza droga w ten sposób wyglądała i Panie Boże, proszę Cię, abyś może tego mi jeszcze użyczył, bo wydaje mi się, że ta droga jest, że to mi pomoże pójść dalej, tą drogą, którą ja chcę iść i wierzę, że to jest droga, która jest zgodna z Twoją wolą i tak dalej, i tak dalej. I sądzę, że w tym momencie, kiedy jakby w jakiś tam sposób coraz bardziej zbliżymy się do takiego
sposobu przekazywania naszych próśb Bogu, to jest właśnie ta dojrzałość i to jakby rozwiązuje te wszystkie zagadki, problemy dotyczące tych wszystkich haczyków, które przeczytałem. Kiedy potrafimy ocenić kiedy potrafimy ocenić doświadczenia, przez jakie Pan Bóg nas przeprowadził i na bazie tego zweryfikować nasze pragnienia, nasze prośby. Kiedy w jakiś tam sposób potrafimy ocenić konsekwencje tego, że jeśli coś się stanie, to prawdopodobnie pójdziemy tą drogą. Że rozumiemy, że jest coś za coś, że jeśli jest wybrana jakaś opcja, to jednocześnie nie można przyjść w przeciwną stronę. Że staramy się przyjąć często właśnie te inne rzeczy, które Pan Bóg daje, że prosimy o misia, dostajemy buty, ale my potrafimy zrozumieć, potrafimy ocenić, że to jest wartościowe i nie obrażamy się, tylko chcemy w takim razie skorzystać z tego lepszego daru. Może nawet nie rozumiemy, dlaczego teraz buty są najbardziej potrzebne niż miś, ale już tak się nauczyliśmy ufać naszemu Ojcu, że to w takim razie ja z tych butów postaram się zrobić jak najlepszy uczynek, jak najlepszy pożytek z tego, że dostałem, no może nie do końca to, o co prosiłem, ale staram się zrozumieć, dlaczego Pan Bóg w ten sposób, dlaczego Pan Bóg w tym momencie mnie wysłuchał, w innym momencie nie wysłuchuje, prowadzi ma inną drogę, niż wydawałoby mi się, że to jest ta właściwa. I to chyba klucz tego, co miałem do tych moich przemyśleń na temat próśb i spełnienia próśb, bo tak jak tutaj czytaliśmy, to też nie były wszystkie, Jezus zachęcał, żebyśmy prosili, żebyśmy, i czasami były tam pewne, tak jak czytałem, pewne warunki, że te prośby będą spełnione, czasami wydawało się bezwarunkowo, czasami ale, czasami te warunki bardzo trudne. Na przykład warunek, no tak jak ten ostatni z tego listu Jana, że no proście, a wszystko, co będzie zgodne z wolą Bożą, to Pan Bóg spełni. Ale kiedy my w ten sposób jakby dojrzewamy w naszym chrześcijaństwie, w naszych modlitwach, to w tym momencie już nie ma problemu po jakimś czasie, żeby te nasze prośby były coraz bliżej Bożej woli. To już nie jest taki zgrzyt, że poprosiłbym o to, ale a Pan Bóg nie spełni, bo to On miał inne plany. Nie, my coraz bardziej również znamy te plany nasze. Jeśli jesteśmy otwarci, to znamy coraz bardziej plany Boże dla naszego życia i w związku z tym również kształtujemy nasze plany i kształtujemy nasze potrzeby, nasze prośby. I wydaje mi się, że wtedy to się staje aktualne, że wtedy też uczymy się wierzyć, wtedy ten warunek, że jeśli tylko z wiarą będziecie prosić, to wam się to stanie. Coraz bardziej ufamy Bogu i to wtedy nie jest problemem, czy ja się zaprę i uwierzę, że to Pan Bóg jest. Pamiętacie, taki tekst jest, to też w zasadzie to jest fragment, ciąg dalszy tego, co już czytałem. Pierwszy list Jana, piąty rozdział. Ja przeczytałem 14 werset. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż prosimy o coś, jeśli prosimy coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A co więcej, następny werset jeszcze mówi coś takiego. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. To też jest dla mnie taki obraz jakby tego coraz bardziej spójności tych naszych próśb i modlitw z Bożymi planami. Że dostajemy to, o co prosiliśmy, a potem już jest ten moment, kiedy w zasadzie już możemy, zamiast prosić, możemy już dziękować. Panie Boże, masz dla mnie kolejny prezent. Tak jak, nie wiem, takie właśnie fajne dziecko, które podlatuje, tata wraca do domu i co dzisiaj masz dla mnie fajnego? I czasami nasze modlitwy, nasze prośby mogą w ten sposób wyglądać. Panie Boże, co masz dla mnie cudownego? Jakie masz dla mnie następną fajną rzecz, którą mnie chcesz obdarować? Jakie błogosławieństwo przygotowałeś dla nas? Ja wiem, że na początku naszej drogi, zdaję sobie sprawę, może każdy, trudno nawet ocenić, w jakimś miejscu tej drogi jesteśmy, ale fajnie, jeśli widzimy taki fajny kierunek, taki fajny finał, że będę mógł w ten sposób zanosić moje prośby kiedyś. Że nie, że Panie Boże, ja bym chciał, żeby tak było, żeby tak było. Nie, Panie Boże, co Ty masz fajnego dla mnie dzisiaj? Proszę Cię, daj mi to, co masz dla mnie. Daj mi to, co masz w prawej kieszeni, w lewej kieszeni, tak?
To może zacytuję moją żonę. Miała ukochaną ciocię, która zawsze przychodziła i babka od razu pytała, a co masz w siatce dla mnie? Tak? Czy co masz w torbie dla mnie? I sądzę, że kiedy w sposób... Będziemy razem z Bogiem Boga prosić, będziemy obserwować to, jak spełnia nasze prośby, jak prowadzi nasze życie. Będziemy się zastanawiać nad tymi momentami, kiedy zostaliśmy wysłuchani, ale i nad tymi, którzy nie zostaliśmy wysłuchani, kiedy dostaliśmy co innego i będziemy wszędzie szukać tego Bożego prowadzenia, to potem gdzieś w końcu znajdziemy się w takim miejscu. Panie Boże, oto jestem, co masz dla mnie? I tak będzie, wierzę, tak będą nasze prośby wyglądały. Amen.